Czy kiedykolwiek pijesz same mleko? Ja byłem trochę zaskoczony, że ogólnie Polacy tego nie robią, bo w Stanach to jest dosyć normalne. I w dzisiejszym odcinku chcę wytłumaczyć, jakie są różnice między mlekami w Stanach i w Polsce, i potem później też wejdziemy do Walmarta i pokażę wam, jak te mleka wyglądają. Zacznę od tego, że ja osobiście nie lubię mleka. Tylko jak jem z płatkami, albo na przykład jak mam jakieś ciasteczko, to zjem to ciasteczko razem z mlekiem. To też jest chyba bardzo amerykańskie. Ale oprócz tego, przez to, że się wychowałam w polskim domu, to my nie piliśmy mleka. Wiem, że moja mama używała mleko do kawy albo do gotowania, ale oprócz tego to no za bardzo nie używaliśmy mleko i na pewno tego po prostu nie piliśmy. I pamiętam, że dopiero się dowiedziałem, że Amerykanie po prostu piją mleko, jak byłem starszy. Miałem może 20-21 lat i odwiedziłem rodzinę mojej byłej dziewczyny i pamiętam, że oni zrobili chili, to znaczy takie chili con carne. To jest taka trochę tak jak taki gulasz albo taka zupa, i to jest zrobione z mielonego mięsa. I pamiętam, że wszyscy mieliśmy taką dużą miskę tego chili i potem ten ojciec powiedział: a, chcesz trochę mleka z tym? Ja tak, co? Ja myślałem, że on żartował. Nawet nie wiedziałam, o czym on gadał. Ja tak, mleko do czego? Żeby tak wlać do tej zupy? Ale szybko się dowiedziałam, że nie, że oni po prostu sobie nalali szklankę mleka i jedli ten chili i potem popijali mlekiem. Tak, paskudne. I na początku ja po prostu myślałam, że oni byli jakimiś dziwakami, ale teraz wiem, że to jest dosyć normalne w Stanach. Nawet moja siostra mi wczoraj opowiadała historię, że była u takich Amerykanów na obiad i oni jedli hamburgery i razem z hamburgerami mieli szklanki mleka i tak pili to mleko. A może jeszcze dodam, że jak byłem mały, to moja babcia w Polsce zawsze mi robiła kakao i wtedy, wtedy to piłem mleko i to było zawsze ciepłe. To jest różnica, że w Polsce wszystko jest podgrzane. Ja byłem zaskoczony i trochę taki obrzydzony, jak się dowiedziałam, że w Polsce ludzie jedzą płatki z gorącym mlekiem. Tak, ew, what the fuck? Czemu? Myślę, że jakbyś powiedział Amerykanowi, że jesz cereal, bo tak się mówi cereal. Cereal to są takie płatki śniadaniowe i nie owsianka, bo owsiankę to ja to rozumiem, że to się je na ciepło. Ale jakbyś jadł frosted flakes, albo corn flakes, albo Cheerios, albo coś takiego z gorącym mlekiem, to myślę, że ktoś ze Stanów by zadzwonił na policję na ciebie. Tak dosłownie nigdy o tym nie pomyślałem. I pamiętam, kiedyś byłem w Polsce i tak jak mówiłem o tym, bo wiesz, w Stanach to każde dziecko, jak ja byłem mały przynajmniej, jadł cereal, to znaczy płatki. Ja nawet nie wiedziałem, jak się mówi cereal po polsku. Może przez to, że tego nie było w Polsce, jak moi rodzice wylecieli z Polski, to oni też mówili cereal, tylko nie mówili cereal, mówili tak serio. No co będziesz jadł na śniadanie? Może trochę serio? To ja nawet nie wiedziałam, że można jeść ten cereal z gorącym mlekiem. I pamiętam, byłem w Polsce i właśnie mówiłem babci, że tęskniłem za ten cereal i to ona mi kupiła jakieś takie płatki, tylko że te w Polsce są niedobre, one są za bardzo zdrowe. Te w Stanach to jest tak 100% cukier albo coś takiego, to wiesz, dlatego dzieci to lubią. I pamiętam, że ona mi to zrobiła na śniadanie, ale podgrzała to mleko. Ja tak, na mnie chciałem tego jeść. Ja tak, co to w ogóle? Paskudne, jak tak można, babcia? I wtedy zadzwoniłam na policję. Ale pamiętam jeden raz, że byłam u takiej cioci w Polsce i ona kupiła nam jagodzianki i też nam dała mleko. I pamiętam, że było takie, wiesz, taki karton mleka i to mi tak smakowało. To ja nie wiem czemu, ale mleko w Polsce z kartonu jest takie dobre, bo wiesz, w Stanach tego nie ma. Ja byłem zaskoczony, że w Polsce można kupić mleko w kartonie, to jest numer 1, i że ten karton, on jest na półkach, że on nawet nie jest z lodówki. Ja nie wiedziałam, że takie coś jest możliwe. Ja tak, czy to jest prawdziwe mleko? Ja tak nie mogłem zrozumieć, jak można kupować mleko, tylko że to mleko nie jest w lodówce, bo w Stanach nikt nie kupuje mleko w kartonie, który jest na półce, okej, mają kartony czasami, przeważnie jest w plastiku, ale czasami jest karton, ale wszystko jest w lodówce. I do dzisiaj zawsze ludziom opowiadam w Stanach, że hej, w Europie, i okej, może, nie wiem czy wszędzie w Europie, ale w Polsce to oni sprzedają mleko na półkach. I oni tak, co znaczy mleko na półkach? Ja tak, że to nie jest w lodówce, to oni tak... To co? To wtedy to nie jest mleko. Co to jest? Jakieś sztuczne mleko? Ja tak, nie, to jest prawdziwe mleko. I tak, nie, to jest niemożliwe. Jak może mleko być na półce? To jest niemożliwe. I też tak myślałem, dopóki nie odwiedziłem Polskę, to ja mówię, że nie, to jest prawdziwe mleko. I oni tak, mind blown, oni nie mogą tego uwierzyć. Też są różne procenty w Polsce. Na przykład w Stanach masz whole milk, i nie wiadomo, co to jest whole milk. To jest jak pełne mleko, a w Polsce jest tak 3,2. Ja nigdy tego nie widziałem w Stanach. To jest, tak pomyślałem, wow, 3,2? Czy to jest legalne? Jak oni to zrobili? To w Stanach przeważnie jest albo whole milk, jest 2% milk, chyba jest 1%? Tak, i potem jeszcze skim milk. Nie wiem, co znaczy skim milk. I też byłem zaskoczony, że w Polsce jest tak połowę procent. Ja tak, wow, co tutaj się dzieje w Polsce? To jest taki raj dla ludzi, którzy lubią różnorodność mleka. Tak 3,2, połowy procent, wow! Oni są jakimiś, ja nie wiem, mlecznymi geniuszami. Też jedna różnica jest taka, że w Polsce macie takie małe butelki mleka, tak jak 1 litr. Myślę, że w Stanach też mamy litrowe, ale chyba większość ludzi, to oni kupują te galon, że to jest galon mleka. To jest normalne, że ludzie to kupują. I galon to jest, nie wiem, 3,7 litrów albo coś takiego. To na początku, jak widziałem te małe mleka, ja tak, dla kogo jest to mleko? Dla jakiegoś dzidziusia? Ale wtedy widziałem, że moja babcia kupowała takie całe opakowania, że tam było tak jak 20 kartonów mleka w tym i potem nie musiało to wkładać do lodówki, to gdzieś tam miało na dole i jak potrzebowała, to brała sobie nowy karton. Ja tak pomyślałam, wow, oni naprawdę są tutaj mlecznymi geniuszami. I nie wiem czemu, ale mi się wydaje, że to mleko z tych kartonów, które są na półkach, jest słodsze, tak mi się wydaje. To jest trochę zaskakujące, bo przeważnie w Stanach wszystko jest większe i słodsze, ale nie, mleko w Polsce, ja uważam, jest słodsze i przez to mi lepiej smakuje. To wtedy, jak moja ciocia nam dała te jagodzianki i to mleko, to ja tak, nie chciałam pić tego mleka, a potem spróbowałem, ja tak, o kurwa, ale to jest dobre, było dobre. I częściowo powód, czemu Amerykanie naprawdę piją dużo mleka, jest przez to, że zawsze była jakaś taka propaganda a propos mleka. Ja nie wiem, jak to było w Polsce, ale w Stanach przez moje całe życie, szczególnie jak byłem mały, zawsze były reklamy mleka i nie jakieś tam firmy, jakaś tam jedna firma mleczna, nie, po prostu reklamy mleka ogólnie. To było, nie wiem, państwowe albo robione przez te wszystkie firmy mleczne razem, nie jestem pewny, i zawsze mówili, że musisz pić mleko, żeby być zdrowy, żeby mieć zdrowe kości. I tam na okrągło były reklamy i te reklamy było takie coś takiego, że było jakieś dziecko i on tak, o, chce być duży i silny jak urosnę, i potem, wiesz, on pije mleko i potem go pokażą, jak już jest dorosły, i on to był taki napakowany, tak jak, wiesz, taki dorosły, przystojny i tak, o, to jest wszystko przez to, że piłem mleko. To od dzieciństwa słyszeliśmy, że mleko jest zdrowe i że potrzebujesz pić mleka, bo jak nie będziesz pił mleka, to nie wiem, twoje kości będą słabe, ja nie wiem, co oni sobie wyobrażali, że po prostu tak będziemy chodzić, nasza noga tak, o kurwa, nie piłam mleka. I dopiero przez ostatnie 10 lat, albo coś takiego, to ja słyszałam, że, wiesz, mleko nie jest aż takie zdrowe, że tak naprawdę, wiesz, niby ludzie nie powinni pić mleko, bo to nie jest naturalne. Ale ja nie jestem pewny, nie jestem jakimś ekspertem, jakimś mlecznym ekspertem, tak jak, wiesz, ludzie w Polsce, oni są mlecznymi geniuszami. No dobra, i teraz już wchodzimy do Walmart, do Walmarta, nie wiem, jak to się mówi. Jak widzicie, tutaj jest ten grocery section, bo Walmart jest duży sklep, jest podzielone, że grocery to znaczy spożywcze, ale druga połowa to są jakieś ubrania, bo nie wiem, opony i tak wszystko, po prostu tam wszystko mają. Dobra, to wchodzimy tutaj, zobaczycie, że nikt nie nosi maseczek. To jest bardzo florydziańskie, tak się mówi, że na Florydzie ludzie nienawidzą maseczek i nikt nie nosi maseczek, mimo to, że jest, wiesz, wirus i tak dalej. Dobrze, to teraz będę szukał to mleko, ale najpierw muszę wam opowiedzieć, jak było młodsze i zacząłem chodzić do szkoły w Stanach. Miałem tak 6-7 lat, nie pamiętam dokładnie, chyba 6. I jak był lunch, to oni nam dawali mleko, że mieliśmy jakąś kanapkę albo, ja nie wiem, jakieś mięso, warzywa, może jakieś ziemniaki albo coś takiego, frytki. I do tego był mleko. Oni nam dawali mleko. To było takie paskudne, jak byłem mały. Ja nie piłem mleka. To dla mnie to było bardzo dziwne. I tak pomyślałem, co ja mam zrobić z tym mlekiem. Ja tak próbowałem to wypić, ale prawie wymiotowałem. I oni chcieli mnie zmusić do tego, żeby to wypić. Ja tak, ew, gross. Tak co nie zwariowali? Piją takie paskudztwo i po prostu nie mogłem tego wypić. I za chwilę pójdziemy tam, gdzie mają te mleka w lodówce, ale najpierw muszę znaleźć to mleko na półce, żeby wam pokazać, ile tego jest. Tutaj jest jakieś mleko w pudrze i zobacz, ile tych kartonów jest. Tylko tyle, że zobacz, nikt tego nie kupuje. Ja nie wiem, może jacyś Ukraińcy, bo akurat tam, gdzie jestem tutaj, w tym mieście, to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo Ukraińców. Już tak wyleciałem z Polski, ja tak, okej, już nie będzie Ukraińców. A tutaj przyjechałem i jest ich mnóstwo. Nie, okej, nie mam... mi to nie przeszkadza oczywiście, ale jest śmieszne, że w tym mieście jest naprawdę bardzo dużo Ukraińców i to jest przez to, że oni mają tutaj takie śmierdzące źródło mineralne. Ja nie wiem czemu, ale tak Słowianie uwielbiają śmierdzącą wodę. Tak Polacy też, ale ci ze wschodu to tak mega uwielbiają śmierdzącą wodę. Nie wiem czemu, oni tak, okay, comrade, you like the smelly water? It is so smelly, we love it, we will cover our skin with it. Tak sobie to wyobrażam. Okej, tutaj mamy śmietanę. Z olbrzymia śmietana. Okej, ja wiem, że to nie jest filmik o śmietanie, ale jak już mówimy o mleku, to mogę wam pokazać śmietanę. I zaraz zobaczysz to mleko. Wiem, że nie możesz się doczekać. Tak wstałeś dzisiaj rano i tak pomyślałeś, wow, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć mleko w Stanach. To okej, to proszę bardzo, zaraz to będziesz miał. Tego muszę znaleźć najpierw. Ale tutaj są jakieś różne, nie wiem, soki. I teraz za chwilę, tutaj już się zaczynają te takie produkty mleczne. Zobacz, ile tego jest. Jest olbrzymie. To nie jest nie tylko białe mleko, ale czekoladowe też. Zobacz, ile tego jest. To jest mnóstwo mleka. Czy tak jest w Tesco? Nie, może tak w Polsce też jest, tylko nie wiem. Tutaj są kartony. Te kartony, które są w lodówce. I to nie są małe, tak jak w Polsce, bo w Europie. Te są, to jest pół galona chyba i to jest prawie 2 litry. Ale to jest małe mleko. I tutaj macie te plastikowe mleka, to są takie bardziej typowe. Zobacz, jest galon, też pół galona. I czerwone są, to jest zwykłe mleko, to jest whole milk. Zobacz, to jest olbrzymie, to jest galon. To jest, czy byś kupił tyle mleka? Jakby to było w Polsce, czy ludzie by to kupili? To jest 1 galon. 1 galon, co to było? 3,7, coś takiego. Okej, czerwone jest whole milk, takie ciemne niebieskie jest 2% i takie lekkie niebieskie to jest chyba 1%? Tak. Ale daj znać w komentarzach, czy byś kupił takie olbrzymie mleko, jakby to mieli w Polsce. I tutaj ten fioletowy to jest fat free skim milk. Tutaj mamy czekoladowe mleko. Zobacz. Czy normalne mleko nie jest wystarczająco kaloryczne? I wiem, że tam jak jest czekoladowe mleko, to mogą dodać więcej ropy, bo jest dużo ropy. Jak oni tak doją te krowy, to jest ropa w tych cyckach, tak się mówi, i jest dużo ropy, ale przez to, że jest czekoladowe mleko, to wtedy dodają więcej ropy i tak mniej tego czyszczą. Okej, tutaj są takie śmietanki do kawy, że Amerykanie lubią to, uwielbiają to hazelnut, to jest French vanilla, to jest bardzo, bardzo słodkie, to jest mega słodkie, że to jest taka śmietanka, ale też tak 100% cukier. Tutaj mamy jakiś Italian sweet cream. Zobacz, jakie to jest duże. To jest te prawie 2 litry. Co tutaj mamy? Jakiś M&M's? To okej, to wygląda dobre, ale na pewno to jest bardzo słodkie. że jak Amerykanie piją kawę, to jest taka słaba, paskudna kawa i jeszcze dają tak mnóstwo cukru do tego, taki ja nawet nie wiem, czy to jest mleko, jakiś Starbucks, co to jest, pumpkin spice latte for the basic bitches, like oh my god, I love pumpkin spice latte. I to mniej więcej wszystko, tak to wygląda. To daj znać, jak Ci się podobał dzisiejszy odcinek. Daj znać, czy Ty pijesz mleko, tak po prostu, tak same mleko. Jak często pijesz mleko, do czego używasz mleka i czy wiedziałeś, że ludzie w Stanach po prostu piją mleko tak normalnie i że mają takie olbrzymie butelki mleka. Też zapamiętaj subskrybować, daj kciuka do góry i podziel się tym filmikiem z Twoimi znajomymi, którzy lubią mleko albo może mieszkają w Stanach i wyślij im to i się spytaj, czy tak naprawdę jest. To dzięki, że oglądasz mój kanał i zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć!